Ostatnim razem udało nam się uciec przed The Man from the Window. Nie było to jakieś wielkie wyzwanie, ale dzisiaj przejdziemy to w tym trudniejszym trybie, gdzie, tak jak mi tam ktoś to pisał w komentarzach, jest po prostu inny ending zupełnie, więc mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co to będzie, a ja mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj schować. Ale wy w tym momencie możecie spróbować schować się przede mną, dlatego że teraz macie tutaj na ekranie pokazane pomieszczenia, w których możecie się schować, a ja za 5 sekund powiem, które jest bezpieczne, więc sobie teraz pauzujcie, znaczy zaraz, po tym jak to skończę mówić, i napiszcie w komentarzu, czy jesteście bezpieczni. Uwaga, ja w tym momencie wybieram jako bezpieczne pomieszczenie numer 4. Zobaczymy, ile osób zginęło, a ile dobrze się schowało. I teraz przejdziemy do The Man from the Window 2. I tak jak mówiłem, lecimy dzisiaj z tym trudnym, ponieważ w tym trudnym no nie możemy używać notatnika. I wiecie co wam powiem? Dopiero Wojrek mi wytłumaczył, jak ten notatnik działa. Ja mówię, kurde, czemu się na mnie zapisuje? Ale pół biedy z tym. Najważniejsze jest to, że usłyszeliśmy pukanie, które świadczy tylko o tym, że zaraz on tutaj będzie. Oczywiście intro już znamy, ale sobie przejrzymy jeszcze raz, tak na wszelki wypadek, żeby upewnić się, że intro jest takie samo. Okej, siema junior. Siema mamo, wszystko w porządku. Oczywiście, wszystko w porządku. Miałem kilka minut przerwy, to tu się akurat nic nie zmieniło, więc sobie to szybko przelecimy, ponieważ nie chciałem bez intra zaczynać. Co on ma w ogóle napisane? Stahl Shipping Company. Aha. Dobra, dobra. To wszystko już znamy, więc czy te nakrycia tutaj były wcześniej? Tego nie weryfikowałem. Tata mówi ci cześć, tak, siemanko. Okej. Pukanie do drzwi i pewnie znowu przyszła książka. Pamiętajmy o tym, że trzeba tutaj te wszystkie kartki odnaleźć. Ale ta gra ma fajny potencjał. I ogólnie dobrze by było zobaczyć właśnie The Man from the Window, ale w takiej rozbudowanej wersji, na przykład na kilka nocy, albo z zupełnie innym systemem pomieszczeń, albo chowania się. Bo zauważyłem w innych pomieszczeniach, jak szukałem miejsca na miniaturkę, że więcej jest tutaj tych żaluzji, niż mi się wydawało na początku, także jest śmiesznie. Także zacznijmy. Bo ja już wiem, że pewnie się popełnię za pierwszym razem. Ale mamy tylko 5 minut na to, żeby to wszystko ogarnąć. Tutaj tego nie musimy tłumaczyć. Pan Wojrek, nie musisz tłumaczyć tego jak coś. Okej, wracając tutaj, mamy oczywiście strony, które są wyrwane. Co oznacza, że musimy ich poszukać, zanim zaczniemy się w ogóle chować. Przede wszystkim pamiętajmy o tych żaluzjach. Pamiętajmy, ponieważ ja o tym mogę zapomnieć. A wy mi nie możecie sobie przypomnieć, to jest ten największy problem. To nie jest ta kartka, której potrzebujemy. One mogą być nawet tutaj gdzieś pochowane, więc na pewno na zewnątrz będziemy musieli to zweryfikować i dzięki temu dowiemy się, w których miejscach Man from the Window będzie nas szukać. Tutaj jest wszystko git. No to mam jeszcze do przeszukania chyba nasze mieszkanko. Pamiętajmy o tym, żeby drzwi zawsze były zamknięte, ponieważ może być z nimi problem, chociaż faktycznie tu się dało drzwi zamknąć, co oznacza, że on i tak będzie w dupę o jeden ten, o jedną minutę, o pół minuty. Przemek idioto, jak mogłeś zapomnieć o takiej ważnej rzeczy? O, patrzcie, ile tych kartek tu jest. Ej, może w tym trudniejszym jest w ogóle więcej miejsc. No super, i tu notatnika jeszcze nie ma. I ja pierdzielę, w co ja się wpakowałem? Ja myślałem, że to będzie easy katka, a tutaj widzicie, jest 7.56, na nasze 19.56. Na początku zasłaniamy praktycznie wszystkie okna, zamykamy za sobą wszystkie drzwi, żeby później nie zapomnieć o którychś drzwiach, żeby on zawsze miał jakieś drzwi, które będziemy mogli mu wystawić, nie? Więc tak, najgorsze jest to, że nie możemy użyć żadnego krzesła, żeby zablokować dodatkowo te drzwi, więc wszystko ma być pozamykane, bo on wszędzie może szukać. O cholera, dobra. Następnym miejscem, które będzie sprawdzał, jest zlew, czyli my w sumie musimy iść na ostatnią stronę i zweryfikować, gdzie możemy iść. Dobra, na sam koniec idzie do miejsca, gdzie są pudła. To już wiemy. Unclean clothes, okej. Pusty pokój jest już też przekichane. Dobra, będziemy musieli się schować pod łóżkiem. O to wychodzi. No, my musimy się schować pod łóżkiem, z tego co widzę. Także obydwoje musimy schować się pod łóżkiem i
prawdopodobnie to będzie zwycięstwo. Tak przeczytałem to na szybko, ale boję się właśnie, co z tym czasem, więc najwyżej jeszcze poproszę kogoś tutaj, aby się... Czekaj, tu jest pusty pokój, czyli tam nie. Czyli ty się chowasz, na przykład tutaj, i będzie git, mi się wydaje. Czy ty się tutaj nie możesz schować? Tu są brudne rzeczy, więc tam też się nie możesz schować. Dobra, nic, bo i tak cię... Czyli co? Czyli nie mogę jej kazać się schować pod łóżkiem? Na razie on tutaj schowamy. Bo muszę się zastanowić, jeszcze raz to przeczytać. Ewentualnie pod telewizorem możemy ją schować. O, właśnie, tak chyba zrobimy. Dobra, jeszcze raz po kolei. Najpierw pod zlewem. Później tam, gdzie jest jedzenie. Czyli lodówka. Później pod lustrem. Później tam w koszu na pranie. Później pod telewizorem. Pusty pokój. Kosz na pranie. Moment. Aha, dobra. Czyli to jest ta bania, tak jakby do mycia. Czyli i tak będzie przed tam. Czyli ja się muszę schować pod łóżkiem. Nie, ona mówiła, że nie wejdzie pod łóżko, nie? Czyli ja musiałbym iść do konkretnego pokoju, w którym on po prostu jeszcze nie będzie? No bo moment, ja się nie mogę schować pod łóżkiem, nie? Czekajcie, muszę zobaczyć, czy ja się mogę schować, czy ja się nie mogę schować. Stań tutaj na chwilę. Dobra, to jednak się musi tutaj schować. Na to wychodzi, że tam nie mogę wejść. To gdzie ja mogę wejść? W sumie to te pomieszczenie jest dla mnie najbezpieczniejsze. Ja mogę tutaj stanąć sobie i nic mi się nie stanie. No bo on tutaj nie będzie wchodził. On po prostu tego pomieszczenia nie będzie sprawdzał. Tak, to tu są my te ubrania. Tutaj ja wejść nie mogę. Tutaj są brudne rzeczy, także on tutaj będzie wchodził. A prysznic? Na szybko sprawdzę, czy to prysznic jeszcze jest ok. Dobra, prysznic jest bezpieczny. Chyba jest bezpieczny, no bo... Nie wiem, czy dobrze zauważyłem. Nie wiem, czy te drzwi na dole też da się zamknąć, ale... Wybiła 8, nie? 20 wybiła, więc mamy... Mamy to. Okej, ma 5 minut, żeby wszystko skończyć. Tym razem był gotowy. Tutaj właśnie nie wiem, czy w tym miejscu nie możemy czegoś dać. Zamknięcie drzwi nic nie dało. Pod zlewem... Numer 1. Czyli tu faktycznie mamy więcej tych miejsc, w których on będzie zaglądał. Tutaj oczywiście nic nie będzie, bo my tutaj nic nie schowaliśmy. Dobra. Pod zlewem też nikogo nie ma, ale on creepy jest strasznie. Ja myślałem, że on jest taki, wiecie, bardziej masywny. On jest taką slenderową bardziej postacią. Okej. Nic nie znalazł. Tutaj są myte ubrania. I też nic nie znalazł. Pod telewizorem też nic nie znalazł. Pusty pokój. Też nic. Uwaga. Kończy się mu czas. Tu też pusto. Tutaj, gdzie są pudła, jest pusto. Kończy mu się czas. 8:03. Mimo tego, że ma jeszcze dużo czasu, to nie ma już miejsc, których mógłby szukać. Jest tak szybko, jak przybył, wybył. I zobaczmy, jak się będzie różnił ten ending w takim razie. Nie zamknął za sobą drzwi, oczywiście. Pajac. Więc tym razem więcej nie wracaj.
Nie możesz tak po prostu zadzierać z babcią i ze mną, ponieważ... Puk, puk. Up. Nieważne. O! Harley! Kogo ja tu widzę? Czy tutaj właśnie jest zamówienie na panią Dianę? To ja? Nareszcie. Jestem tak głodna po całym tym chowaniu się. Zacznijmy jeść. Czy to była ta różnica w endingu, że przybył... ten gościu? Aha, i przybył też ten z pracy? O, siema mama. Dzisiaj siedzisz do późna. Czekałam, żeby o czymś ci powiedzieć, co? A o co chodzi? Pojawił się znowu ten człowiek. O nie. Czy jest Audrey, wszystko w porządku? Nie martw się. Wszystko w porządku. Ale chciałam ci powiedzieć, że dobrze sobie dała radę dzisiejszej nocy. Co niedługo będzie mogła poradzić sobie z nim sama. To moja dziewczynka. Jest naprawdę twardym ciasteczkiem. Takim, co które leżało przez tydzień na wierzchu, otwarte. To na pewno twarde. Ma to po swojej babci, wiesz? To nie jest wcale tak do końca, ale dziękuję. Teraz jako że ci już powiedziałam, to lepiej, żebym poszła do łóżka. Dobranoc, młody. Dobranoc, mamo. Babciu. Nie, mamo, już mi się pomyliło wszystko. Do zobaczenia rano. I druga gwiazdeczka? Jest druga gwiazdeczka, to ciekawe, czy jeszcze trzecią można dorwać. Dajcie mi znać, czy wiecie, czy da się dorwać, czy nie, bo zazwyczaj link do tej gry macie w opisie ogólnie do wszystkich gier od Zeda. I widzimy się tak naprawdę kolejnym razem, nie będę wam zabierał dzisiejszego wieczoru bardziej, więc do zobaczenia i cześć!